Witam wszystkich, mówi Zofia z Krakowa. Konflikt. W miarę jak chrześcijaństwo szerzyło się w świecie grecko-rzymskich i przekazane zostało następnemu pokoleniu, ludzie zaczęli się zastanawiać nad zasadniczym przesłaniem związanym z osobą Jezusa i zadawali pytania, w jaki sposób boskość i człowieczeństwo mogły współistnieć w jednym ciele. Co stało się z bóstwem w chwili śmierci człowieka Jezusa? Jaki jest związek Chrystusa z Ojcem? Począwszy od pierwszego wieku naszej ery, zaczęły się rozwijać dwa przeciwstawne nurty. Jeden kładł nacisk na człowieczeństwo Jezusa kosztem umniejszenia Jego boskości, drugi podkreślał boskość Jezusa, lekceważąc Jego człowieczeństwo. Jednymi z tym, którzy zaprzeczali boskości Pana, byli ebionici, nawróceni na chrześcijaństwo Żydzi, którzy uczyli, że Jezus stał się Synem Bożym dopiero przy chrzcie, gdy zjednoczył się z wiecznym Chrystusem, istotą nie mającą boskiej natury, która nie mogła zbawić ludzkości, ale przybyła, by wzywać ludzi do posłuszeństwa Bogu. Mniej więcej pod koniec III wieku wyzwanie nauce o boskości Jezusa zrzucili Arianie, a ich twierdzeniem stanowczo potępił Sobór Niceński w 325 roku. Przeciwną skrajność popadli gnostycy, którzy nauczali, że duch jest dobry, a materia zła, a tym zwłaszcza, z której składa się ciało człowieka. Dlatego według gnostyków ludzkie ciało nie mogło być narzędziem objawienia najwyższej istoty. Studiuj 1 Jana, rozdział 4, werset 1-3. Umiłowani, nie każdemu duchowi wierzcie, lecz badajcie duchy, czy są z Boga, gdyż wielu fałszywych proroków wyszło na ten świat. Potem poznacie Ducha Bożego, wszak duch, wszelki duch, który wyznaje, że Jezus Chrystus przyszedł w ciele, z Boga jest. Wszelki zaś duch, który nie wyznaje, że Jezus Chrystus przyszedł w ciele, nie jest z Boga. Jest to duch Antychrysta, o którym słyszeliście, że ma przyjść i teraz już jest na świecie. Wy z Boga jesteście, dzieci, i wy ich zwyciężyliście, gdyż ten, który jest w was, większy jest aniżeli ten, który jest na świecie.